I witam z kibocycie, z tej strony White32, a to jest kolejny odcinek z serii Dying Light. I tak, kontynuujemy naszą podróż po świecie Zero, nowej lokacji, którą czyścimy z różnego gówna. Ogarniamy sobie miejscówki, do których mamy dojść. Czyli innymi słowy ogarniamy bezpieczne strefy. Żeby później było łatwiej. A dlaczego? Jak to było wcześniej? Im więcej mieliśmy miejsc... Nie dasz sobie rady z nami wszystkimi! Nara. Shit. Czyli to są zrzuty Raisa. Gdzieś tutaj mówisz, gro? A, to jest wyzwanie. A, tu będzie nasza skrytka. Dobrze.
Ech, teraz musimy się stąd wydostać. Shit. Dobra, mamy punkt umiejętności. Zwinność. Jest 7 rano, więc nie ma sensu spać. I ostatni domek jest tu. Robimy za Spidermana. Zdecydowany skasować tego Brekena. Wiesz może, o czym on gadał? Jeszcze z tobą nie skończyłem! A ja z tobą już tak. No dawaj, spróbuj to! Aha. Widzę miejsce, zdaje fajne. X kurwa D. Czyli zero jest... Leć się. Słyszysz, jak krzyk.
Dobrze. Oh, she grew up. Oh. Dobra, naprawmy to. Dobrze. XD. Spotkanie losowe. Dobra. Czyli to jest moment z głowy, to teraz lecimy do Troi. Dobra. Chodź tu. Mędaruska. Tu mamy skrzynię Raisa.
Jak tam idzie? A, to jest Hellraid. Idiotka. Jestem. I tu jest bezpieczna strefa, okej. A to skoro już mamy to za sobą. A to teraz plany. Ja sobie ogarnę amunicję do smarownicy. Jestem w bezpiecznej. Nic mi nie możecie zrobić. Hej, ty jesteś Crane, prawda? Tak, to ja. Jestem Michael. Troy czeka na ciebie w naszym lofcie. Dobrze cię tu widzieć, Crane. Wyzwanie. Miło cię poznać, stary. Jestem Savi. Potrzebujesz technikaliów? Wal do mnie. Prawie przełamałem zagłuszanie łączności. Chodź, przywitaj się z Troy. O. Jestem Kyle Crane. Miło wreszcie spotkać się twarzą w twarz. To ty szukasz Jade Aldemir, prawda? Tak, widziałaś ją? Wiesz, gdzie jest? Jade. Tutaj Troy. Słyszysz mnie? Nadawaj, Troy. Jade, tu Crane. Wiem, że idziesz do Camdena, ale jego klinika jest otoczona przez zombie i ludzi Raisa. Pozwól mi sobie pomóc. Crane, zostaw mnie w spokoju.
słyszę ciebie, ale widzę tylko mojego brata. Proszę, wysłuchaj mnie. Jestem byłym agentem GRE. Okej? Okay? Miałem dowiedzieć się, gdzie Rais trzyma pewien tajny plik, ale... Ale to już nieważne. Rozmawiałem z ministerstwem. Chcieli zrobić nalot dywanowy na miasto, ale... Zgodzili się czekać, bo chcą wyniki badań, które masz ze sobą. Musimy jakoś przekazać im wiadomość, że je mamy. Ty dupku! Jade? Jade! Szlak. Crane, kiedy ostatnio z nią rozmawiałam, była na uniwersytecie. Trzeba iść na wschód. Jeśli to, co mówisz, jest chociaż w części prawdą, musisz ją znaleźć. No. No to jest prawdą. Crane, jeszcze jedno. No. Rais sprowadził na Stare Miasto kilka swoich oddziałów szturmowych. Są tu dopiero parę tygodni, ale już narobili masę smrodu. Organizują napady i ogólnie terroryzują ludzi przy każdej nadarzającej się okazji. Zdaje się, że Rais nakazał im brutalne postępowanie. Lubi pokazywać, kto tu rządzi. Nieźle się umocnili. Mają kwaterę główną i dwa składy, w których gromadzą zapasy. Podobno zebrali ich już całą masę. Przyda mi się trochę zapasów. Ach, oddasz nam ogromną przysługę. Gdzie ten przyczółek? Jeden skład jest w biurowcu, a drugi w budynku rozgłośni. Może ich odwiedzę. Hoj krab. Tyle ekspo. Człowiek Raisa. Tu. Pomóż Jade na uniwersytecie. No to co? Na uniwersytecie w takim układzie. Sweet home Alabama. Słucham cię. Rozmawialiśmy o sposobie przebicia się przez zagłuszanie i Savi wpadł na pewien pomysł. Będzie pracował nad tym podczas gdy ty będziesz szukał Jade. Będziemy w kontakcie, Crane. I jeśli mogę coś zasugerować, postaraj się w miarę możliwości unikać zarażonych, dobra? Zawsze sprawiali zagrożenie, ale teraz te sukienkoty są jakby jeszcze gorsze. Holy crap. Potrzebujemy pomocy! One pogryzły mnie! Zmieniam się! Proszę! Jesteśmy w budynku naprzeciwko opuszczonego placu budowy w dzielnicy Zakątek! Błagam was! Uratujcie mojego syna! Ho, ho! Pomóż Dawudowi! Hoj, krab! Najgorzej. Już mamy kurwa 3 questy poboczne. Nazywam się Mort Norris. Przed epidemią pracowałem w ratuszu w dziale modernizacji i konserwacji infrastruktury hydraulicznej. Ha, to była niesamowita fucha. Brakuje mi jej bardziej niż moich dzieciaków. Aha, ty miałeś do mnie jakąś sprawę? Właśnie. A tak, chciałem odzyskać bieżącą wodę w mojej okolicy, ale przez te cholerne żywe trupy łażące wszędzie nie mogę. Szlak mnie przez to trafi. Dałbyś się namówić, żeby to dla mnie zrobić? Błagam, to byłby wspaniały gest obywatelski, który doceniłyby dziesiątki, może nawet tuziny ludzi. Co miałbym zrobić? Po prostu przekierować wodę, tylko tyle. Bardzo byś nam pomógł, a przy okazji uruchomiłbyś też śliczną fontannę. No dobra, niech będzie.
Co mam zrobić? Świetnie, wspaniale, genialnie. Musisz dostać się do trzech pomp i przekręcić zawory. Pokażę ci, gdzie co jest. XD. Woda 2.0. Lol przy hotelu. Dawud. Włącz wodę przy kanałach. Tutaj mamy questa. I jesteśmy tu. Hej kolego, widziałeś może Jade Aldemir? Młoda, długie, ciemne włosy, zawzięta. Tak, rozmawiała z tym, jak on się nazywa, tam obok. Dzięki. No to wchodzimy do środka. Jade? Jade, jesteś tu? Kim jesteś? Czego chcesz? Cholera, ani śladu Jade. Chcesz ubić interes? Ubić? Hu. Wygląda wygodnie. No. Czy możesz mi pomóc? Szukam młodej kobiety. Drobna, ciemnowłosa. Nie daje sobie w kaszę dmuchać. Nazywa się Jade Aldemir. Ta, była tu. Niewiele się z nią minąłeś. Siedziała tu trochę pochmurna, jak gradowe niebo. A potem sobie poszła. Szlak by to. Mówiła, gdzie idzie? Nie. Ale ty jesteś Crane, prawda? Zostawiła to dla ciebie. Tamir, czemu mi to zostawiła? Cóż, nie mam pojęcia, ale chciała, żeby ci przekazać słowa nigdy więcej. Nie wiem, o co mogło jej chodzić. Aha. Hej, mogę na słówko? Tak? Używałeś kiedyś karabinu? Jeśli tak, wpadnij do naszego rusznikarza Ruperta. Ten facet przerobi pistolet na wodę, na armatę. Bardziej by się przydał tłumik. Gdzie go znajdę? No, tu zaczynają się schody. Dawno go nie było w jego warsztacie. Spróbuj w jego mieszkaniu. Może tak zrobię. Okej. Słyszałeś tę głośną muzykę? Ktoś ją włączył celowo. Ciekawe po co? Ten gość chyba chce umrzeć. Okej. O, ty. Jajecznica i obiad. Jade, tu Crane, słyszysz mnie? Jade, gdzie jesteś? Nic z tego. Troy, tu Crane, słyszysz mnie? Crane, właśnie miałam się kontaktować. Savi przebił się przez zagłuszanie i dobrze by było, gdybyś to do nas wrócił. Musisz to zobaczyć. Czemu? Co muszę zobaczyć? To, co się dzieje poza miastem. Musisz to zobaczyć na własne oczy. Po prostu przyjdź tutaj, mówię serio. Okej. Thank you.
Dobrze. Potrzebujesz nowego sprzętu, stary? A, ty jesteś handlarzem, o? Na razie nie. Jesteśmy. Nieważne ile razy to widzę, nadal nie mogę w to uwierzyć. No. Do prasy wyciekł dzisiaj wewnętrzny dokument GRE, który jeśli jest prawdziwy, świadczy o tym, że GRE to w istocie groźny, przestępczy syndykat. Zamiast szukać lekarstwa na wirusa Haran, jeśli wierzyć dokumentowi, GRE planował zmienić go w broń i sprzedać go temu, kto da najwięcej. Na całym świecie reakcje. Nie, nie, przewiń do tamtego. Jestem ostatnim, który pozostał przy życiu. To naprawdę cud. To cud, że wyszedłem z tego. Opłakujemy tych, którzy nie przetrwali. Ale jak zauważył prezydent w dzisiejszej przemowie, my musimy żyć dalej. Wojsko poszukiwało żywych na obszarze objętym kwarantanną, ale wiemy, że nie ma tam już niezarażonych. Według pułkownika Tannera, po zakończeniu procesu odkażania, wirus będzie można uznać za całkowicie zniszczony. To robota ministerstwa. Usprawiedliwiają się przed światem za zniszczenie tego miasta. Słuchaj, Crane, zanim nam stąd uciekniesz, mamy pewien pomysł, jak wysłać wiadomość. Mamy zamiar wysadzić budynek w powietrze i pomalować ścianę ogniem. Tego zombie by nie zrobiły. Rzecz w tym, że nasz biegacz Michael ma problemy w budynku. Nie może się dostać na górne piętra. Pełno tam gryzoni. I chociaż nie chcę tego przyznać, żadne z nas nie da rady tego zrobić. Musimy działać i to już, bo inaczej ty, ja, Jade, wszyscy znikniemy z powierzchni Ziemi. Powiedz Michaelowi, że się tym zajmę, a tymczasem możesz skontaktować się z Jade? Muszę się z nią spotkać. Masz to jak w banku. Malowanie ogiem, okej. Jeśli będziesz w okolicy strefy kibica, sprawdź, co tam się dzieje. Co masz na myśli? Sam zobaczysz. Ktoś wzywa pomocy. Były tam kobiety i dzieci. Okej. O kurde, tutaj aż. Niedaleko odpalono flarę. Założę się, że ktoś się nadział na bandytów. Ktoś najpewniej wkrótce umrze. Come on.
Dobra, jestem w kanałach. Muszę znaleźć niejakiego Michaela. Cokolwiek planuje Żar, to jeśli tylko ma to szansę wypalić, muszę im w tym pomóc. No. Holy crap, holy. Bóg ognia. Dobrze. Teraz pod wodę. Trochę by tych odzyskałem. Odzyskam, ale nie za dużo. Co to kurwa? O, dobrze się obróciłem XD. Elektronika. XD. Więcej tych zombiaków musiał nie miała w tym miejscu, prawda?
Czekajmy. Nasz przyjaciel praktycznie się zamienia. Została mi jedna naprawka. Fuck! Wziąłem cię za gryzonia. Dlaczego tak podkradasz się do człowieka? Jezu, bo mało nie padłem na zawał. Zgadnij dlaczego. Bo jest tu kurna multum zombie. I gdybym wszedł na pełnym gazie, no to już byłoby po nas. Nie chciałem cię przestraszyć, Michael. Dobra, dobra. Troy mówiła, że przyjdziesz. Boże, dobrze, że nie widziała, jak się zląkłem. Już nigdy by mnie nie wzięła na poważnie. Zabujałeś się, co? A jak? Widziałeś ją? Dlatego się zgłosiłem na ochotnika. Więc ryzykujesz życie w walce z hordą zombie po to, by zaimponować dziewczynie? Stary, przed epidemią największe moje osiągnięcie to była szóstka z dyktanda. Czaisz? Troy by nawet na mnie nie spojrzała. No to teraz łapię każdą okazję, jaka się trafi. Niech ci będzie. Co tu jest do zrobienia? Okej. Próbowałem dokończyć, ale nie wejdę wyżej niż 9. piętro. Zajmę się tym. Musisz zrobić tak. Weź materiały wybuchowe, włącz piece gazowe i umieść ładunki w konkretnych mieszkaniach. Eksplozja utworzył wzór, którego nie będzie można uznać za przypadkowy, tak? Jeśli zdołają to wyjaśnić, pierwszy im osobiście kurna pogratuluję. No to zasuwaj. Pierwszy przystanek masz na 10. I krab, no to zasuwamy. Tylko ostrożnie. Zapowiada się długi dzień i jeszcze długa noc. Shit.
dowód. Szlak. Coś musiało zapakować szyby. Cholera! Szlak. Co się dzieje? Żyjesz? Tak, już tak. Na razie. Holy crap. Nie podoba mi się to. Jazda zapalniczek? Naprawdę mi się to nie podoba. Michael, jestem na 10. Super. Szukaj mieszkań numer 105, 106, 134 i 137. To 10. Najgorsze jest to, trzeba to robić szybko. Leżeć.
Lang. Dobra, pierwsze mieszkanie z głowy. Dobra robota. Idź do następnego. Jezu, pasów. Skończyłem z drugim mieszkaniem. Kurde, jesteś w tym lepszy ode mnie. Teraz musisz... O cholera. Co jest? Michael! Mam towarzystwo. Wal stąd, ciule! Michael, uciekaj stamtąd. Ratuj się! Nie, dam radę ich powstrzymać, a ty musisz skończyć robotę. Nigdzie nie idę, zanim nie skończysz. Aha. Thank you.
leżeć. I naprawki się skończyły, to jest ostatnie użycie tego miecza. A potem będę mógł go wyjebać. O kurwa. Dobrze. Teraz poziomu siły. Dobra. Wstrząs. To. Dobra. Shit. Niestety muszę to zrobić. Come on. Na szczęście nie jestem daleko. Ale myślę, że tą misję skończymy sobie w kolejnym odcinku. A tymczasem cóż. Trzymajcie się. Do usłyszenia. No i cześć.